Upiór w eterze. Waldemar Manicki Show. Dzień dobry Państwu. Jak widać, siedzę przy fortepianie, który dzisiaj, no, w tej właśnie wersji, czyli jako czarny potwór, pojawia się na każdej scenie muzyki na świecie, tam gdzie gramy muzykę klasyczną, artystyczną, tak ją nazwijmy. I jest to konstrukcja doskonała. Oczywiście można i kompozytorzy wprowadzają przeróżne no, drobniutkie ulepszenia jakichś najdrobniejszych szczegółów, jakaś, nie wiem, może inna forma filcu albo inne drewno. W każdym razie nic specjalnego z fortepianu się nie da wymyślić. Ale oczywiście, kiedy fortepian powstał, to od tej dzisiejszej formy dzieliło go jeszcze 300 lat i przez te 300 lat zachodziły najróżniejsze zmiany, które doprowadziły do. Tej obecnej formy. I tak samo działo się z wieloma innymi instrumentami. Czyli przez cały czas konstruktorzy budowali nowe instrumenty po to, żeby w jakiś sposób e, e, poprawić wady poprzednich wersji albo spowodować jakieś większe możliwości wirtuozowskie, e, być może lepsze brzmienie i tak dalej. Oprócz owych poprawek, czyli doskonalenia instrumentów, które istniały, niektórzy kompozytorzy i przede wszystkim ich budowniczowie, budowniczowie, na, na wniosek czasem kompozytorów. Tworzyli instrumenty nieistniejące, instrumenty, które były no, czystymi pomysłami, na przykład skrzyżowanie jednego instrumentu z drugim instrumentem. Takich wersji również wiele jest i one prawdopodobnie w większości niestety nie przetrwały próby czasu, ponieważ okazało się, że albo na niej się gra źle, albo w zasadzie brzmią nie tak jak powinno, albo albo po prostu są absolutnie nieatrakcyjne, ponieważ te istniejące są znacznie bardziej atrakcyjne. Pierwszym z tego typu instrumentów, e, który chciałem Państwu zaprezentować jest Wynaleziony na początku XIX wieku instrument o nazwie arpeggione. Jest to, jest to coś na kształt, że tak powiem, z jednej strony gitary, z drugiej wiolonczeli, a najbardziej wyglądy przypomina średniowieczny fiddle, czyli takie jakby ówczesne skrzypce. A w każdym razie z wiolonczeli ma to, że jest, no, Mam mniej więcej rozmiar wiolonczeli i gra się smyczkiem, a z gitary ma to, że ma sześć strun, strojony dokładnie tak jak, na, jak w gitarze i te struny w dodatku mają progi, a więc y, gitarzysta, pod warunkiem, że będzie miał smyczek, można na tym instrumencie grać, trzymając go tak jak wiolonczele. I ten instrument w zasadzie pozostałby całkowicie do dzisiaj nieznany, ponieważ w ogóle był no, pomysłem dość szalo szalonym, szalonego zresztą pomysłodawcy który w Wiedniu ponieważ miał za dużo pomysłów, to mimo że był bardzo wziętym i sławnym lutnikiem, to przez owe pomysły popadł w biedę, a potem nędzę, a potem chorobę i skończył w przytułku no tak źle jak można sobie z tego to wyobrazić. Ale arpeggione Zainteresowało jednego kompostora, Franciszka Schuberta, który napisał utwór na ów instrument, czyli słynną sonatę arpeggionę, do dzisiaj graną przez każdego wiolonczelistę, oczywiście na wiolonczeli, również grają ją altoweliści, a nawet puzoniści i kontrabasiści. Owa sonata została wydana w 1871 roku, czyli już lata, dekady po tym jak instrument popadł w zapomnienie i nikt nie bardzo wiedział o co chodzi z tą naszą arpeggionem. My doskonale już wiemy, instrument zresztą jest do dzisiaj budowany, istnieje kilka sztuk na świecie i można na tym arpeggione do dzisiaj grać, ale w sumie nie wiadomo po co. A więc spotkanie z owym dziełem Schuberta niech zapoczątkuje naszą podróż przez instrumenty, które w zasadzie no, nie do końca wiadomo po co wymyślono. Kolejnym instrumentem, który powstał jako rodzaj ciekawostki, była tak zwana harmonika szklana, glas harmonika. Instrument, który, który składał się z szeregu. Półkul szklanych, i kiedy można było go naciskając trochę taki rodzaj napędu, tak jak w, ma w maszynie do szycia, te kule się kręciły i dotykając. Y opuszkami palców można było wydobywać z nich dźwięk, niezwykle zresztą anielski, tak można by powiedzieć, aczkolwiek bardzo było słychać w tym dźwięku również kuchnię, czyli, no, czyli te, te różne skrzypienia, które prawdopodobnie nie były zamierzone przez kompozytora. Na ten instrument z kolei napisał swoje kompozycje Wolfgang Amadeusz Mozart, ale to instrumentowi niewiele pomogło, ponieważ jak tylko powstał, to pojawiły się zarzuty, że kiedy kobieta słucha y, y, harmoniki szklanej, to prawdopodobnie na przykład, jeżeli jest wtedy w ciąży, no to może mieć ciążę zagrożoną, a że tak powiem, yy, zwierzęta gospodarskie przestają dawać mleko i itd. Tak no w każdym razie takie były pomysły, żeby prawdopodobnie światło zohydzić harmonikę szklaną, która zresztą nic w niczym nie pomogło. Kolejny instrument, yy, który Państwu chciałem zaprezentować, to yy, instrument denty pochodzący od tak zwanego. Serpentu. Serpent to był instrument denty czterokrotnie zgięty, że tak powiem, a więc przypominający węża, czyli serpent. No więc taki wężowy instrument, który pełnił rolę basu, kiedy grały wyłącznie same instrumenty denty. Ale ten serpent udoskonalano przez cały czas, aż powstała ta zwana ofiklejda. Ofiklejda to instrument denty o pięknym brzmieniu w zasadzie i, i wyglądającym trochę jak, jak metalowy fagot, że tak powiem, ale. Ale y, grany przez instrumentalistów, y, którzy normalnie grają na instrumentach dentych, blaszanych. I y, na Ofikleidę napisano może nie jakieś wybitne kompozycje, ale y, zadomowiła się w orkiestrach, a nawet do dzisiaj Ofikleidy istnieją i różni y, Ofikleidziści grają na, na, na nich y, solowe utwory. Kolejne y, utwory, które y, m, możemy że tak powiem, mo będziemy mogli posłuchać na różnych dziwnych instrumentach, no, pochodzą na, pochodzą w, że tak powiem, z jeszcze innych pomysłów, na przykład próby włączenia do instrumentarium artystycznego, klasycznego węgierskich cymbałów czy węgierskiego tarogato, a więc takiego węgierskiego klarnetu. Cymbały to instrument wcale nie węgierski, on istnieje co najmniej już od pięciu tysięcy lat i w zasadzie na całym świecie ten pomysł, czyli napiąć struny na ramię i uderzać w nie pałeczkami wydawał się atrakcyjny i prawdopodobnie ciągle wydaje się w wielu miejscach atrakcyjny. A tarogato które przyszło gdzieś prawdopodobnie z Persji albo Indii, zmieniło swój kształt i obecnie jest instrumentem zbliżonym do klarnetu, a ma specyficzne brzmienie i w XVIII wieku do tego stopnia to brzmienie było przez Węgrów wywielbiane, że Habsburgowie zabronili używać tego instrumentu, ponieważ powodował on emocjonalne wrzenie, które mogłoby doprowadzić do rewolucji. No i e, kolejne instrumenty, które e, wymyślano, Wymyślano i czasami przypadek powodował, że instrument, no, że tak powiem, zawładną wyobraźnią budowniczego. Tak stało się z Tereminem. Teremin, czyli instrument wynaleziony na początku XX wieku, a w zasadzie jego konstruktor, jego konstruktor zauważył, że prąd elektryczny jest w stanie generować pewien rodzaj dźwięku i kiedy do, do tego urządzenia, urządzenia dodamy dwie anteny, to zbliżenie lub oddalenie ręki terministy powoduje podwyższenie częstotliwości, obniżenie albo zwiększenie lub zmniejszenie natężenia. Czyli już można było frazować i można było grać na tym instrumencie w zasadzie muzykę tak, tak samo dobrze jak na każdym instrumencie dętym czy smyczkowym. I trzeba przyznać, że brzmienie terminu jest absolutnie fascynujące. Do dzisiaj te, ten instrument nie znalazł jakiegoś szczególnego z, um, że tak powiem, zastosowania, chociaż powstają ciągle utwory na termin i jest on wykorzystywany jako instrument orkiestrowy, ale jego brzmienie które bardzo, bardzo silnie przypomina głos ludzki jest absolutnie nadzwyczajne. Oczywiście niektórzy kompozytorzy stawali się również sami budowniczymi. I tutaj mamy przykład amerykańskiego twórcy Harry'ego Parcha. Harry Parch to był to był teoretyk, kompozytor, yy, budowniczy instrumentów i marzyciel, tak można powiedzieć, ponieważ wierzył, że stworzy swój świat dźwiękowy, tworząc własne instrumenty. Kiedy yy, no, ja niestety nie widziałem nigdy koncertu na żywo, koncertu muzyki Harry'ego Parcha, ale widziałem wiele nagrań, więc to jest zjawisko no, dość niezwykłe, ponieważ kilku muzyków siedzi na, yy, na scenie i gra na instrumentach których w ogóle nie znamy. Nie rozpoznajemy. To są przeróżne struny, gongi, jakieś przedziwne konstrukcje, które Harry Partch przez całe życie wymyślał, wymyślił własną skalę, czyli oktawę dzieloną na 43 nierówne części. A więc no, absolutne szaleństwo i w zasadzie kiedy się słucha tej muzyki nie można jej z niczym porównać, chyba że z preparowanym fortepianem, czyli fortepianem, do którego wkłada się gazetę, śrubki, kamienie albo y, cokolwiek innego, co kompozytor sobie zażyczył, no i wtedy powstają brzmienia, których żaden konstruktor fortepianu nie, y, wcześniej nie, nie przewidywał. No i na koniec proponuję, żebyśmy przyjrzeli się instrumentowi, który... Doskonale wszyscy znamy, czyli gitarze elektrycznej, którą, to gitarę widzimy w dłoniach szalonych muzyków rockowych albo zupełnie spokojnych muzyków nierokowych, ale w każdym razie ma ona zadanie dla nas oczywiste, ale wyobraźmy sobie gitarę elektryczną, która koncertuje na tle orkiestry symfonicznej jako, jako instrument grający koncert na gitarę elektryczną i, i orkiestrę i w ten sposób dojdziemy do tego. Co z gitary elektrycznej zdolny kompozytor utalentowany jest w stanie jeszcze wydobyć. I kiedy przejdziemy przez tę, tę drogę przedziwnych różnych instrumentów, które będą nam prezentować swoje przedziwne brzmienia, to zawsze możemy wrócić do tego oto fortepianu i zakończyć jego brzmieniem, czyli. Upiór w eterze. Waldemar Malicki Show.